Drodzy Państwo, Polki, Polacy i ci pomiędzy. Jak widzicie, nietypowa sytuacja. Jestem w Watykanie, mam dziś audiencję u Ojca Świętego. Porozmawiam z nim o kluczowych dla świata problemach. No, głód, bieda, wojny, różne tyranie. No, jest o czym gadać, mam parę pomysłów, postaram się je klarownie przedstawić, ale przygotowałem też orędzie dla Was, bo u nas w kraju też się, jak to mówią młodzi, zadziałało. Były wybory. Ważna sprawa, ale ponieważ byłem zajęty jeszcze ważniejszymi, to przejrzałem tylko pobieżnie wyniki i widzę, że ciężką pracą wygrała partia rządząca, a wyniki reszty tej poniżej to prawdopodobnie sfałszowane. Mimo to bardzo wszystkim dziękuję za frekwencję. Chociaż tak na chłopskie oko, to stały za tym opłacone wywiady jakieś, zwłaszcza w dużych miastach, bo na wsi to od razu widać, jak ktoś się obcy kręci. Z kolei jak patrzę na wyniki referendum i liczbę osób, które w nim wzięły udział, to widzę, że państwo, czy wpuszczać uchodźców, czy nie wpuszczać, czy zostawić ten mur, czy nie, czy wyprzedawać majątek narodowy, czy nie, generalnie macie to państwo w dupie. Ja przepraszam za te brutalne słowa, gdzie jak gdzie, ale tutaj w Watykanie one paść nie powinny, ale skoro już padły, to dodam i powtórzę, że tylko świnie siedzą w kinie. Więc się potem nie zdziwcie, jak przyjdzie jeden z drugim i kupi ten majątek na wyprzedaży za bezcen i zrobi w nim meczet dla czornych, a wy będziecie tak za grosze tej dywaniki zwijać i rozwijać. Ale to mnie już wtedy tu nie będzie, pewnie będę szefem NATO, albo gdzieś w ONZ-cie, albo Bank Światowy, kto wie, nie wiem. Ale na pewno nie w tym grajdole. Tutaj nie będę. Ale tak sobie wybraliście, to macie co chcecie. No. Tak jeszcze patrzę po wynikach i widzę, że z premierem Mateuszem to już raczej będziemy się spotykać ewentualnie na działce, czy tam na którejś z jego działek. Chociaż to wszystko na jego żonę, to nie wiadomo, czy nas wpuści. Ale może dlatego tych przegranych wyborów aż tak bardzo nie żal. Jak ktoś nie był głupi jak Daniel albo Danuta, co sobie tam kubkę zabezpieczył. Ja w każdym razie dalej jestem strażnikiem konstytucji, strażnikiem demokracji i prokreacji, tej naturalnej oczywiście, i 500, a nawet 800 plus. O, ja przepraszam, bo telefon dzwoni. Prezes, ja przepraszam Państwa, odbiorę. Albo zaraz, co odbiorę? Właśnie nie odbiorę, odrzuć. O tak, dwa lata to się nie odzywał, udawał, że mnie nie ma, że mnie nie widzi. Proszę, nawet kartki na święta nie wysłał, a teraz pod dupskiem się kurzy, to sobie przypomniał, że jest ktoś taki jak prezydent. To dopiero teraz mnie nie będzie, o. A ty już, Jareczku, chodzisz na tych cienkich nóżkach, tak? Teraz jak masz do mnie jakiś interes, to zakładaj buciki, wiąż te poszarpane sznurweczki i zapraszam do siebie, tylko pamiętaj, że w niewypastowanych mogą cię nie wpuścić. Bo do prezydenta idziesz. Majestat Rzeczypospolitej oglądać. Nie ma, że kolanko boli. Lololalo. A ja może będę, a może nie będę, a może będę, a nie będę miał czasu. A kto wie? Ciężko powiedzieć. Tak to Andrzejek, Długopis, Maliniak. A teraz co będzie? No właśnie. Teraz panie prezydencie to, panie prezydencie tamto. No zobaczymy, czy ci to przez gardło w ogóle przejdzie, ty mały człowieku, ty. Za długo pan Andrzej był grzeczny. I dla Zbyszeczka tak samo. I skończyło się, babci, sranie w Watykanie. Ja mam teraz pogonię kota, to... A może ja się wolę w ogóle z Donkiem spotkać? On sportowiec, ja sportowiec, mamy o czym gadać. A ty stój, ty dziadu na deszczu. Moknij, aż pan Andrzej może się zlituje. Tutti santi, a co to za krzyki? Ojej, Matko Boska, znaczy Ojcze Święty. Buongiorno. Dobrze poznaję, że to rosyjski? Nie, to polski, z Polski. A, to szkoda, ale... I tak miło, bo to jednak blisko Rosji, prawda? Rosja, wie pan, to wspaniały kraj. Co za kultura, co za ludzie, a ten Putin. Tak mi go szkoda, wie pan, zaszczuli. A pan z Polski, tak? Z Polski. No trudno, to zapraszam. No, to porozmawiamy.